Polskie szpadzistki z Barbarą Rudz z Politechniki Wrocławskiej w składzie, także z Aleksandrą Zamachowską, Kamilą Pytką i Martyną Swatowską zdobyły brązowy medal w decydującym meczu. Polki pokonały francuski 45-36. Szpadzistki to gwiazdy polskiej ekipy w turnieju indywidualnym. Zamachowska zdobyła złoto, a Pytka srebro, a teraz dorzuciły jeszcze brąz w drużynie. W decydującym o medalu spotkaniu kapitalnie zaprezentowała się Zamachowska, która wygrała pierwszą walkę 5-0, dzięki czemu Polki do końca kontrolowały przebieg meczu. W singlu tenisistów Szymon Walków z Redeco Wrocław przegrał w trzech setach z Argentyńczykiem Ignacio Ortegą 7-6, 5-7, 2-6. Z deblem też się pożegnał szybko. Wspólnie z Kamilem Gajewskim odpadli w drugiej rundzie. Po drugiej stronie siatki stanął brytyjski debel Jack Findlay-Hawkins, Luke Johnson. Mecz był dość wyrównany, jednak wyspiarze mieli jedną ważną broń, która u Polaków szwankowała. Serwis. Na ćwierćfinale zakończyły swój udział w Uniwersjadzie polskiej tenisistki. Stołowa żeński zespół odpadł po porażce 0-3 z Japonkami na otwarcie ćwierćfinałowego pojedynku. Natalia Bayer z AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław zagrała z Riką Suzuki. Nasza reprezentantka ambitnie starała się stawić opór rywalce, ale wystarczyło to jedynie na zwycięstwo w jednym secie.